dzień dobry, moje kochane panny. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu, tym razem dwutygodniowym. Kochani, wyjeżdżam w przyszłym tygodniu na krótkie wakacje, więc no nie będę miała takiej możliwości, żeby nagrać wam kolejną tygodniówkę, więc to czytanie jest na najbliższe dwa tygodnie. A obowiązuje oczywiście w terminie od 8 do 21 maja 2023 roku. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi, więc bierzcie tylko i wyłącznie to, co jest wasze, a resztę zostawcie. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem. Jest tam kilka ważnych informacji na mój temat. Mówię to szczególnie do moich nowych widzów. Także, kochani, zachęcam do zapoznania się z tymi informacjami. No i co? Łapeczki w górę, komentarze, subskrypcje, udostępnienia. Wszystko to jak najbardziej mile widziane, więc zachęcam was do tego. No i z góry bardzo, bardzo dziękuję za wasze wsparcie. Okej, panienki, lecimy. Co wewnątrz was się będzie działo w ciągu tych dwóch tygodni? A co może przyjść niespodziewanego z zewnątrz w tym czasie? Co w miłości osób, które są w związkach, w relacjach? A co u moich singli? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada bądź przekaz dodatkowy. No i kochani, zobaczmy aniołka światła dla was. Zobaczmy. O, sam wyleciał. To bierzemy. I co mamy? Wow. Archanioł Uriel. Pięknie. Archanioł Uriel działa za pośrednictwem rubinowego promienia złożonego z purpury i złota. To promień mądrości i uduchowienia. Wyciągnięcie tej karty oznacza błogosławieństwo, ponieważ Archanioł Uriel przynosi spokój i miłość, zachęcając cię, byś szerzył te wspaniałe wartości wśród innych. Duchowa łączność z Archaniołem Urielem pomoże ci poczuć jedność z całą ludzkością. To stan wysokiej łaski, który przyniesie ci wolność i radość. Wyobraź sobie, że jesteś ubrany w purpurowo-złotą pelerynę i wezwij na pomoc Archanioła Uriela w podniesieniu stanu swojej świadomości. I afirmacja dla was stanowi jedność z każdym, kto jest pełen spokoju. No pięknie. Dobra, talia dopowiadająca jest, no i lecimy. Zobaczmy, panny, co wewnątrz was, kochani, się tutaj będzie działo. Ach, czwórka kielichów. Nuda, nic się nie dzieje. Może nie o niebieskich migdałach, niedostrzeganie tego, czego mamy. No niestety, to jest dla mnie taka energia właśnie, że kochani, dla części z was możecie dostać jakąś fajną ofertę, możecie dostać jakieś propozycje, możecie dostać zaproszenie na randkę, możecie dostać jakieś rozwiązanie, a wy tego nie dostrzeżecie, bo oczekujecie czegoś innego. I właśnie to jest to, kochani, tutaj pewnego rodzaju oczekiwania mogą was zgubić, więc starajcie się... Jak ja to mówię, oczekiwać bez oczekiwań, bo czasami wszechświat podpowiada nam inne rzeczy, przyprowadza innych ludzi, którzy są lepsi dla nas, niż możemy sobie to wyobrazić, ale no właśnie, nie dostrzegamy ich na pierwszy rzut. Więc dla mnie, kochani, to właśnie czwórka kielichów jest tą kartą, której właśnie nie dostrzegamy jakiejś super szansy, ale też właśnie to jest ta energia, nuda, nic się nie dzieje. No właśnie, ale też nie widzimy, co się dzieje dookoła, bo nie patrzymy w górę. Wisielec. Dziesiątka kielichów. I szóstka pentakli. Paść kielichów. Umiarkowanie. I koło fortuny. Królowa buław. Nudzi wam się w związku? No, część z was, kochani, może tak być. Część z was jest właśnie w jakiejś relacji. Macie rodzinę. Macie bliskich, dzieci, męża, żonę, tak? Z kimś długo już tworzycie jakąś relację. I może właśnie być jakiś taki zastój. No da, nic się nie dzieje. O Jezu, to już te czasy minęły, kiedy były romanse, kiedy na randki chodziliśmy. Już się tak nie stara o mnie. Ach, ja nie wiem, czy ja dobrze zrobiłam wychodząc za tego chłopa albo za tą kobietę. No, nuda jest, nie? Panny. Dla części z was właśnie taka jest to energia, że właśnie jest nuda, że nic się nie dzieje, nie ma atrakcji, jest tak normalnie się zrobiło. No ale właśnie, kochani, no jest normalnie, ale jest bezpiecznie. A po drugie,
to, jak się dzieje w naszych związkach, w naszych relacjach, zależy w dużej mierze od nas, od tego, jak my się staramy. Bo jeżeli my mamy już tak olewkę i czekamy tylko, aż partner zrobi za nas całą robotę, no to jak możemy oczekiwać, że coś będzie tutaj fajnie, tak? Więc szóstka pentakli mówi, ile będziesz dawać, tyle otrzymasz. Więc może warto by było dać coś od siebie, żeby wyjść z jakiejś stagnacji i zaszaleć. Jakby nie patrzeć, pod tym kołem fortuny jest królowa buław, rycerz mieczy. Może warto by było zabrać, nie wiem, swojego partnera, partnerkę na randkę. Albo kupić jakieś sexy ciuchy. Albo wprowadzić trochę, nie wiem, pikanterii na co dzień, choćby w formie wiadomości, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, kochani. Wiecie, jak jest. Może warto by było gdzieś pojechać na weekend, coś wymyśleć, tak? Więc kochani, no w dużej mierze nuda bądź nie nuda zależy od nas samych. Więc tutaj bym powiedziała tak, kochani, sami się postarajcie, a zobaczycie, że wszystko zacznie na nowo rozkwitać. I wprowadzicie, macie szansę tutaj wprowadzić naprawdę bardzo dobre zmiany. Mówię, jeżeli Wam się nudzi, ale wszystko zależy od Was. Ile mówię, Wy energii włożycie w to wszystko, tyle energii otrzymacie. Prosty mechanizm. Tak samo, kochani, bym powiedziała w ogólnie, nawet jeżeli jesteście singlami, nawet jeżeli nie spotkacie się z nikimś, mam wrażenie, że w Waszym życiu trochę powiewa nudą. Nic się nie dzieje, nie ma żadnych zaproszeń, cały czas jest to samo, cały czas spotykacie się w tych samych knajpach ze znajomymi. No tak, no właśnie, no nuda. Ale no właśnie, może sami wyjdźcie tutaj z inicjatywą, zaproponujcie coś, poszperajcie po internecie, znajdźcie jakieś fajne miejsca, albo sprawdźcie, czy otworzy jakieś nowe knajpy w miejscu Waszego zamieszkania, albo czy są jakieś ciekawe eventy. Może, nie wiem, wprowadzi jakieś zajęcia, jakieś hobby, jakieś warsztaty do Waszego miejsca albo gdzieś w pobliżu Waszego miejsca zamieszkania. Zaproponujcie znajomym albo rodzinie. Dawajcie, jedźmy tam, zobaczmy i tego typu rzeczy. Poeksperymentujmy. Otworzyli nową knajpę jakąś tam azjatycką u nas w mieście. Dawajcie, spróbujemy coś tam, nie? Kochani, no mówię, ile Wy będziecie dawać, tyle będziecie, kochani, otrzymywać. I to jest ta informacja, że jeśli będziecie dawać dużo od siebie, to wszechświat i Wasi bliscy odwdzięczą się tym samym. I kochani, to może wprowadzić bardzo fajne zmiany do Waszego życia. Dobra, lecimy dalej. Co z zewnątrz w takim razie do Was idzie? Ósemka mieczy. Tu jest, kochani, jakieś zablokowanie. To jest jakieś zablokowanie. Kręcenie się w kółko, niewidzenie wyjścia z sytuacji. Ktoś może potrzebować Waszej pomocy, kochani. Tak czuję. Zobaczmy tego, tą ósemkę mieczy. A z pentakli? Trójka pentakli. I as mieczy. Dwójka pentakli, czwórka buław i dwójka buław. As buław na spodzie. Dwa asy, trzy asy właściwie. Kurde, grubo. Wiecie co, kochani? To pewnie nie spodoba się wielu pannom, którym teraz to powiem, więc z góry wybaczcie. Ale mam wrażenie, że Wasz partner, Wasza partnerka próbował różnych rzeczy, żeby urozmaicić Wasze życie, żeby urozmaicić, może proponował Wam jakieś tam, nie wiem, podróże, były jakieś propozycje, ale czuję, kochani, że Wy to wszystko w jakiś sposób olewaliście. I Wasz partner, Wasza partnerka już po prostu nie wie, co ma robić. Już stawał na rzęsach, stawała na rzęsach, kręciła nie wiadomo czym, a Wam to wszystko nie pasuje. Coś takiego, kochani, tutaj widzę. Oczywiście jak coś, to odwróćcie sobie energię, ale dla mnie ewidentnie jest tutaj, że Wy jesteście właśnie w tej energii czwórki kielichów, czyli ach, nuda, nic się nie dzieje, a partner to kombinował właśnie, były może jakieś propozycje, były jakieś pomysły, były jakieś inspiracje, były propozycje, nie wiem, budowania czegoś nowego, nie wiem, jakieś takie, no właśnie, elastyczne rzeczy, kochani, mam wrażenie, a no właśnie, a za każdym razem było bla, bla, nie, to nie chcę, nie, tam nie pójdę, nie, tego nie chcę i tak dalej. No i stąd pojawiła się ósemka mieczy. Teraz to ja już nie wiem, kochani, co ja mam Ci proponować, bo nic Ci nie pasuje. Dziesiątka była, Wasz partner, partnerka może być już tym po prostu zmęczony. Księżyc, może tego nie mówić oficjalnie. No, eremita, dokładnie, ale może być czy zmęczony po prostu Waszym widzimisię i tym, że nie wkładacie tutaj swojej energii w zamian. Więc tutaj zróbcie, kochani, rachunek sumienia, bo czuję, że do przynajmniej jednej panny, która tego słucha, to dotrze, to trafi.
Szczególnie jeżeli teraz się irytujecie, jeżeli się wkurzacie, no to pomyślcie, dlaczego się irytujecie i dlaczego się wkurzacie. Może coś w tym, kochani, jest. Bo to jest dla mnie ewidentnie informacja, że mówię do jakiejś panny, która jest znudzona swoim związkiem, swoim życiem, ale sama nic nie daje. I też nie wykorzystuje jakichś możliwości, której daje jej partner, bo nie, tego nie chcę, to nie, to nuda, bla, bla, bla i tak dalej. Więc tutaj warto by było zrobić rachunek sumienia, moje drogie panny. Jeżeli was to nie rusza, to nie jest wasze. Jeżeli rusza, no to pomyślcie. Bo tutaj, kochani, to jest taki trochę trigger ze strony kart. I ewidentnie, kochani, to widzę. Mhm. No, aczkolwiek, kochani, jest tutaj coś takiego, że naprawdę, jeżeli otworzycie się na współpracę, jeżeli otworzycie się na to partnerstwo i dacie szansę swoim partnerowi i sami też wyjdziecie z jakimiś inicjatywami, no to, kochani, jest tutaj szansa, żeby naprawdę to dalej fajnie, fajnie szło, tak? Jest szansa na jakąś pasję, jest szansa na namiętność, jest szansa właśnie na odbudowanie tutaj relacji między wami, powrót właśnie do takiej ekscytacji. No, tylko właśnie tutaj bez takiego, właśnie, uciekania się od podstępstw i oszukiwania samego siebie. Wiecie co? Dobra, ja już chyba skończę, bo tutaj jest cały czas jeden temat. Przestańcie oszukiwać samych siebie, że nic się nie dzieje. I spójrzcie prawdzie w oczy. Ile razy odmówiliście coś swojemu partnerowi i partnerce? Ile razy było tak, że coś proponował, coś proponowała, sugerowała, a wy nie. A teraz stękacie, tak? Mówię, to nie jest dla wszystkich, więc jeżeli czujecie, że to jest wasze, przemyślcie to bardzo proszę. Jeżeli nie, przelećcie od razu dalej do następnej rundki, nie? Bo tutaj, kochani, nic nie wymyślę. Nic nie wymyślę chyba więcej. Okej, nie, wymyślę. Dla części z was, kochani, może zwrócić się bezpośrednio ktoś do was o pomoc. Może zwrócić się do was ktoś o pomoc. Bardzo mocno widzę, że to jest partner, może wasze dziecko, może z kim mieszkacie, może jakiś członek rodziny. Czwórka Buław bardzo często też mi mówi właśnie o rodzicach, o przyjaciołach, o bliskich osobach. I może, kochani, właśnie tutaj trzeba będzie pomóc tej osobie, wykazać jakąś elastycznością. Tutaj zrobić taką trochę burzę mózgów, bo Trójka Pentakli jest dla mnie tą energią, kiedy kilka osób ze sobą współpracuje, i każdy ma być może trochę inne spojrzenie na daną sytuację, ale razem to wszystko tworzy bardzo fajną całość. Tak jak widzicie, mamy asa pentakli, mamy asa mieczy i mamy tego asa buław tutaj. Więc każdy może dać coś od siebie. Ktoś da materię albo jakieś takie bardziej ziemski aspekt, może nawet właśnie finanse. A może ktoś po prostu przyniesie przekąski na to spotkanie. Ktoś tu może wykazać się jakimś pomysłem, jakimś błyskotliwym, przełomowym właśnie pomysłem, jakąś inspiracją. I as buław, ktoś doda do tego pasji, działania, ktoś, wiecie, będzie takim podsycaczem, że dawajcie, jedziemy z koksem, ruszamy i tak dalej, więc tu może być po prostu kumulacja kilku energii, kilku przyjaciół, kilku znajomych, żeby pomóc komuś wyjść z jakiejś sytuacji, żeby pomóc znaleźć komuś jakieś rozwiązanie, żeby kogoś wesprzeć właśnie w trudnej sytuacji. Mhm. Dobra, lecimy dalej, no to co w tej miłości, w związkach? W związkach szóstka denarów. Równowaga w dawaniu i braniu. Nie będę się powtarzać, kochani. Ten temat uważam za zamknięty. Szóstka denarów, kochani, może oznaczać właśnie to, że otrzymacie dużo wsparcia ze strony partnera, partnerki właśnie w tym tygodniu. Będzie dużo pomocy w domu, wsparcia takiego w codziennych obowiązkach. Sami też, kochani, będziecie mocno wspierający w stosunku do partnera, do partnerki, ale też możecie liczyć właśnie na jakiś prezent, typowo taki materialny prezent. Możecie liczyć na może jakieś zaproszenie, na jakąś kolację, tak? Jakieś wyjście, coś w tym stylu. Zobaczmy tą szóstkę pentakli. Mhm. Dziewiątka buław. Piątka pentakli. Dziękuję bardzo. No i król buław. Dobrze jest. Król kielichów, paś mieczy i ósemka pentakli. No kochani, zdecydowanie, jeżeli było jakieś poczucie samotności, poczucie braku, bycie niewystarczającym, posiadanie niewystarczające, były jakieś blokady między wami, coś się nie działo tak, jak powinno, część z was czuła jakieś zmęczenie, przemęczenie, czy tego typu rzeczy, kochani, będzie jakaś inicjatywa w tym tygodniu. Naprawdę, coś tu, jakaś pasja, namiętność odżyje między wami, miłość również, serduszka wam mocniej zabiją do siebie. Możecie też spodziewać się jakiejś szczerej rozmowy na temat tego, co się działo, może właśnie tutaj kwestia właśnie ujawnienia prawdy, podejścia do tematu z taką szczerością, dobra komunikacja między wami. No i kochani, ósemka pentakli też właśnie wprowadzenie jakichś dobrych zmian, rozliczenie się z przeszłości, wyjaśnienie wielu rzeczy, otwarcie się na siebie. Tak jest i to wszystko, kochani, będzie prowadzić właśnie do zwycięstwa w waszym związku, czyli do tej równowagi, do harmonii, do spokoju, do naprawy sytuacji i ogólnie polepszenie się
no, takiej właśnie sytuacji między wami, tak? Mówię, będzie miłość, będzie uczucie, będzie ten poczucie spokoju wewnętrznego, ale też jakaś namiętność się pojawi, jakieś fajne pomysły, ekscytujące, ciekawe pomysły, trochę ognia, tak? Trochę namiętności, moje drogie panny, więc będzie wszystko to, co tygryski lubią najbardziej. No, okej, okay. Single, zobaczmy co tu. As mieczy, wy kochani macie jakąś prawdę, jakaś inspiracja, jakaś klarowność w jakiejś sytuacji, no ale to też może oznaczać jakiś nowy początek dla was. Może jakaś komunikacja tutaj idzie w waszą stronę? No zobaczmy tego asa mieczy. Umiarkowanie. Siódemka mieczy. I dziesiątka mieczy. Cholercia. Paś pentakli. Król kielichów. Paś mieczy. Ósemka pentakli. Sąd ostateczny. Cóż tu mamy za karty? Wiecie, co wam powiem? Że tu jest jakiś podstęp. I ja bardzo mocno czuję, że to jest powiązane z tym tutaj. Część z was, kochani, z tej czwórki kielichów, energii czwórki kielichów, nie dostrzegacie kogoś, kto jest blisko was, kto być może się w was podkochuje. Nie dostrzegacie tej osoby kompletnie. I mam wrażenie, że ta osoba może zrobić mały podstęp po to, żeby się do was zbliżyć, bo to jest, kochani, energia podstępu, jak nic. To jest energia podstępu. Och, panno, panno, mam straszny problem, w ogóle nie mogę sobie z tym poradzić. Potrzebuję twojej pomocy, potrzebuję twojego wsparcia, bo sam sobie z tym nie poradzę, sama sobie z tym nie poradzę. Cokolwiek to jest, czy to jest finansowe, czy to jest właśnie ktoś z przyjaciół i potrzebuje wsparcia, wiecie, emocjonalnego, czy jakiegokolwiek. Ta osoba wcale tego nie potrzebuje. Ta osoba po prostu chce się do was zbliżyć, kochani. To jest kombinator. I mam wrażenie, że część z was przejrzy tą osobę na wskroś, albo otrzyma jakąś informację, że słuchaj, pan, on ściemnia, ale on po prostu go ciągnie w waszą stronę, że nie może wytrzymać. Więc część z was może usłyszeć tą prawdę od kogoś trzeciego, albo część z was sobie uświadomi tą prawdę, na przykład w trakcie pomagania tej osobie, że kurde, no przecież wcale nie widać takiej tej energii, takiego przygwożdżenia. Więc ktoś tu może po prostu opracować niezły plan, żeby zwrócić w końcu na siebie waszą uwagę, moje drogie panny. I powiem wam tak, że wykorzysta tą szansę koncertowo, bo tutaj przy okazji będzie okej, jestem ci tak strasznie wdzięczna, że mi pomogłeś w tej sytuacji. Zaproszę cię na kawę, zaproszę cię na ciacho, zaproszę cię na kolację, pozwól mi się odwdzięczyć. No a przy okazji właśnie ta osoba tutaj może powiedzieć wam to i owo, będzie otwarta na właśnie komunikację z waszej strony, będzie bardzo zainteresowana waszym życiem i w ogóle. No i kochani, czuję, że no tu się rozkręci, tu się rozkręci. Widzę na początku troszeczkę taką blokadę z waszej strony, ale sumarycznie no bym powiedziała, że macie tutaj szansę na stworzenie czegoś fajnego. Macie szansę właśnie pójść w zupełnie nową podróż z tą osobą, bo to jest ewidentnie ktoś, kogo już znacie, ale kogo będziecie mieli szansę poznać zupełnie innej perspektywy w tych nadchodzących 2 tygodniach. No, także oczy szeroko otwarte, moje drogie panny, bo coś tu miło was zaskoczy. Mimo tych kart początkowych, ale nie ufajcie temu, to jest kłamstwo, to jest takie oszustwo, żeby właśnie was przyciągnąć do siebie. Dobra, lecimy dalej. Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. Rycerz mieczy. No, widzicie, tutaj komunikacja, dobra. Rycerz mieczy oznacza, że zdecydowanie jakieś wiadomości. Może oznaczać odwiedziny czyjeś, przyjazd. Może wy się gdzieś wybierzecie w jakąś podróż do kogoś. Rycerz mieczy oznacza właśnie coś szybkiego, szybką akcję, która się wydarzy. Czasami może mówić o kłótni, czasami może mówić właśnie o jakiejś takiej trudnej komunikacji, no ale zobaczymy, o co chodzi. Siódemka buław. Szóstka kielichów. Królowa buław. Paś pentakli, król kielichów. Paś mieczy. No kochani, dla mnie to jest trochę powtórka z rozrywki, więc dla części z was, tak jak mówię, możecie otrzymać wiadomość od bliskiego przyjaciela, że ta osoba się w was podkochuje, wy stwierdzicie, nie no co ty, przestań, przecież znamy się tyle lat, absolutnie, no niemożliwe. No ale później okaże się to wszystko jednak możliwe, więc tutaj taka mała anegdotka w stosunku do moich singli, ale jeśli nie chodzi o singli. Moi drodzy, mam wrażenie, że tutaj może się odezwać do was ktoś, z kim nie mieliście przez jakiś czas kontaktu. Siódemka buław mówi o jakimś takim zablokowaniu. Może wy zablokowaliście tę osobę, może ta osoba was, może po
prostu jakoś tam komunikacja szwankowa między Wami, ale mam wrażenie, że będzie jakiś odzew, będzie jakaś propozycja ze strony tej osoby. Będzie tutaj szansa właśnie na uleczenie, na naprawę właśnie tej sytuacji między Wami. Więc ktokolwiek to jest, mamy tutaj królową buławiec, to może być ktoś z trygonu ognia, baranny w strzelec, mamy też tego króla kielichów, więc tak naprawdę mamy wszystko, mamy i ziemię, i miecze, więc tak naprawdę, dobra, nie patrzcie, to może być każdy znak zodiaku, ale ewidentnie tutaj widzę jakąś komunikację ze strony kogoś, ktoś może nagle pojawić się w Waszym życiu po jakimś okresie nieobecności i od razu wyjść z grubej rury, na zasadzie, panno, nie widzieliśmy się dawno, ale zapraszam Cię na kawę, idziemy, muszę Ci dużo rzeczy powiedzieć, muszę Ci dużo rzeczy wyjaśnić, może coś ukrywałem przed Tobą, ale teraz chcę, że tak powiem tutaj wyjść na czysto z jakimiś informacjami, więc to może Was nieźle tutaj zaskoczyć, aczkolwiek wydaje mi się, kochani, że właśnie tu będzie fajny początek, właśnie odrodzenie, bym powiedziała nawet, właśnie jakiejś znajomości, która była bliska Waszemu sercu i która znowu stanie się taka bliska. Tak jest, może ta osoba chce wyjaśnić, dlaczego się nie odzywa przez długi czas, może właśnie o to tutaj chodzić. Okej, praca i finanse. Zobaczmy, co tu. Słońce, najszczęśliwsza karta w tarocie. No cóż, moje panie, pod względem finansowym no tutaj będzie naprawdę bardzo fajnie. Więc możecie otrzymać wsparcie, którego potrzebujecie. Możecie otrzymać pracę, jeżeli takową szukacie. Możecie otrzymać jakieś dobre wiadomości. To jest też karta sukcesu, podwyżki, awansu. Wszystkiego ogólnie, co najlepsze i najszczęśliwsze. Radości z wykonywanej pracy. Klarowności w jakiejś sytuacji. Jeżeli coś nie byliście, czegoś nie wiedzieliście, nie byliście pewni jakiejś sytuacji, jakichś tam, nie wiem, rozwiązań, kochani, no wszystko stanie się jasne dla Was w tym nadchodzącym tygodniu, właściwie w ciągu nadchodzących 2 tygodni. Słońce, zobaczmy to słońce, kochani. Rycerz buław, ale wyleciał odwrócony. Dziewiątka mieczy. No i szóstka buław, no i właśnie o to chodzi. Ósemka mieczy. Dwójka kielichów i dziewiątka kielichów i cesarz. Kochani, tu jakaś pomoc idzie. Dla mnie jest to właśnie energia mówiąca, że jeżeli coś nie szło do przodu, był właśnie jakiś zastój i były jakieś stresy w związku z tym zastojem, czy to jeśli chodzi o znalezienie pracy, czy rozwiązania jakiegoś właśnie odnośnie pracy i finansów, kochani, przyjdzie ktoś, mam wrażenie, kto pomoże Wam osiągnąć sukces i rozwiązać tą sytuację, bo mamy tutaj dwójkę kielichów, więc zdecydowanie jakaś energia partnerstwa, współpracy, która prowadzi do dziewiątki kielichów, czyli do spełnienia marzeń, znalezienia rozwiązania, świętowania czegoś, pójścia naprzód, tak jak mówię, bardzo mocno dla części z Was jakiś awans, podwyżka, albo mówię, jakiś nowy szef, który zaproponuje Wam jakiś właśnie nowy pomysł, nową inspirację, nowe miejsce. Tak, paść buław, nowa droga się całkowicie dla Was otwiera, kochani. Tak jest, zostawiacie za sobą jakieś smutki i niepewności, kochani. Tutaj jakaś stabilizacja finansowa też przyjdzie. Więc jeżeli brakowało pieniędzy, pieniądze będą. Jeżeli, kochani, brakowało pracy, praca się znajdzie. Jeżeli, tak jak mówię, brakowało jakiegoś wyjścia z sytuacji, jakiegoś rozwiązania, rozwiązanie też będzie. Słońce mówi, że szczęście będzie Wam sprzyjać w sprawach finansowych. Więc szczególnie, jeżeli będziecie mieć jakieś trudne przedsięwzięcia, trudne sytuacje, to najbliższe 2 tygodnie są idealnym momentem, żeby się za nie zabrać. Bo one skończą się dla Was sukcesem. Dobra, rada. Paść mieczy, księżniczka mieczy. Kochani, poszukujcie prawdy, dążcie do prawdy, rozwijajcie się, uczcie się nowych rzeczy, edukujcie się, kupcie sobie jakąś fajną książkę albo zapiszcie się właśnie na jakiś warsztat, na jakiś kurs, coś, co pobudzi Was intelektualnie. Ale też pozostańcie ciekawi świata, pozostańcie ciekawi partnera, partnerki, pozostańcie ciekawi nawet właśnie tych przyjaciół, których znacie od x lat, ale zawsze mogą Wam pokazać się troszkę od innej strony. Więc nie przestańcie poszukiwać informacji, wiadomości, nie przestańcie się rozwijać. Dziesiątka buław, królowa pentakli i słońce. Kochani, tutaj te sprawy finansowe po raz kolejny. Jeżeli będzie jakaś trudna sytuacja, kochani, w nadchodzących 2 tygodniach zdecydowanie możecie liczyć tutaj na pomoc, wsparcie i odnalezienie jakiegoś rozwiązania. I kochani, jest sukces, jest szczęście, znowu jest współpraca prowadząca zdecydowanie, kochani, do spełnienia. Więc tutaj jest powtórka z rozrywki, jeśli chodzi o aspekty zawodowe. Tylko mówię, przyjmijcie pomoc, doszukujcie się jakichś informacji, poproście o wsparcie, poproście o pomoc i bądźcie otwarci właśnie na nowe pomysły, bądźcie otwarci właśnie na wszelakie wiadomości, które będą płynąć w Waszą stronę. Okej, zobaczmy kryształowego aniołka dla Was.
chcesz wyjść. Sodalit. Super. Nawiązuj relacje towarzyskie lub przyłącz się do istniejących. Zawieraj zdrowe i zapewniające wsparcie nowe przyjaźnie i połączenia, angażując się w grupach ludzi myślących podobnie do Ciebie. O, ciekawe, ciekawe. Może warto się zapisać faktycznie na jakiś warsztacik czy do jakiejś grupy? Mhm, ekstra. Dobra, pytanie i odpowiedzi na koniec. Jeżeli macie jakieś pytanie bądź pytania, wybierzcie sobie 1, 2 lub 3, a ja już losuję Wam odpowiedzi od aniołków. Jeden, dwa i trzy. Dobra, moje drogie panny, mam nadzieję, że jesteście gotowi, bo odsłaniam. Odpowiedź numer jeden brzmi przebaczenie. Odpowiedź numer dwa pokojowe rozwiązanie. I odpowiedź numer trzy bądź asertywny. Dobra, kochani. To by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie. Życzę Wam cudownych 2 tygodni, powodzenia ze wszystkim. No i oczywiście widzimy się za niedługo. Wszystkiego dobrego, buziaczki. Pa, pa.